Urodziłem się 27 kwietnia 1931 w Poznaniu, w rodzinie zamożnego urzędnika bankowego. Dzięki rodzicom otrzymałem staranne wychowanie i dobre wykształcenie. Matka wcześniej odkryła u mnie wyjątkowy talent muzyczny, więc od 5 roku życia pobieram lekcje na fortepianie. Witam szanownych Państwa z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Spektakl mówi o historii, w zasadzie biografii, życiu i tragicznej śmierci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, który miał swój krótki epizod życia w Wałbrzychu w latach 1946-1947. Rok 46. Mieszkam z rodzicami i siostrą w Wałbrzychu. Ojciec zostaje dyrektorem Wałbrzyskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego. Siedziba banku mieści się przy Słowackiego 23A. Na górnych piętrach jest służbowe mieszkanie dyrektora banku. Tu zamieszkujemy. Chodzę do gimnazjum przy Paderewskiego w Wałbrzychu. To tutaj, w Wałbrzychu, wtedy Waldenburgu, w sklepie z instrumentami Karla Mingę przy Mickiewicza, rodzice kupują mi pianino, na którym komponuję pierwsze utwory. Towarzyszy mi ono przez kolejne lata, aż do wyjazdu do Ameryki. Tworzę na nim moje największe kompozycje. 19 grudnia 1968 tracę przytomność. Trafiam do szpitala w Los Angeles. Nikt nie wie, że uraz głowy po upadku ze skarpy spowodował narastający wylew. Odchodzę w środę 23 kwietnia 1969, kilka minut przed godziną 14, trzeciego dnia po przylocie. Za 4 dni skończyłbym 38 lat.